Forum Młodych Dyplomatów zaprasza Państwa na podcast Rubieże Świata. Cześć, witajcie w specjalnym, a zarazem można powiedzieć takim przełomowym odcinku podcastu Rubieże Świata Forum Młodych Dyplomatów. Z tej strony jak zawsze Oskar Stefański, jest ze mną również Szymon Ostrowski. Witam serdecznie. Będziemy dzisiaj poruszać temat we dwójkę, także w takim ścisłym środowisku będzie to podcast podobny jak do tego nagrywanego z Mikołajem, w którym po prostu będzie to podcast związany czysto z pogadankami na konkretny temat. Wybraliśmy temat Stanów Zjednoczonych i systemu politycznego, a ściślej systemu partyjnego Stanów Zjednoczonych. W tym przypadku głównie chodzi o dwie dominujące partie w polityce Stanów Zjednoczonych od wojny secesyjnej, czyli od republikanów i demokratów, którym będziemy poruszać właśnie tematy związane z historią i z tym, co po prostu dzieje się teraz z tymi partiami. Jest to nagrywane w jednym prostym celu. Za półtora roku wybory prezydenckie w Stanach. Już teraz mamy ściśle określane to, kto będzie kandydatem konkretnych partii politycznych. Zatem temat jest gorący i w zasadzie jesteśmy w trakcie faktycznego rozpoczynania prekampanii wyborczej w Stanach Zjednoczonych do wyborów prezydenckich, więc myślę, że warto o tym posłuchać, żeby po prostu dowiedzieć się czegoś ciekawego o tym, jak wyglądały w przeszłości Stany Zjednoczone pod względem politycznym i oczywiście jak będą wyglądać Stany Zjednoczone w przyszłości. Super. Więc myślę, że możemy zaczynać. To tak. Każdemu z nas wydaje się, że Stany Zjednoczone i ich system polityczny to w zasadzie są dwie partie polityczne, demokraci i republikanie, i w zasadzie nic poza tym. I tak faktycznie było przez większość historii, nie? Jeśli tak sobie o tym pomyślimy. Ale zarazem trzeba też sobie powiedzieć, że te partie, można powiedzieć, były jednością, jeśli by tak to poruszyć, chociaż jest to dosyć spore uproszczenie, ze względu na to, że demokraci wywodzą się z partii demokratyczno-republikańskiej, która po prostu stała na takiej opozycji względem partii federalistycznej, która była związana z trzecim prezydentem Stanów Zjednoczonych i jednym z ojców założycieli, czyli z Alexandrem Hamiltonem. I właśnie o tym okresie byśmy chcieli sobie porozmawiać. Szymon, oddaję Ci głos. No, dziękuję Ci bardzo. Tak, jeśli mówimy o systemie, właśnie w tych początkach systemu politycznego w ogóle Stanów, tych powijakach, to warto wspomnieć o takiej trochę ciekawostkowej, a trochę takiej bardzo takiej ludzkiej rzeczy związanej z polityką, mianowicie za czasów Waszyngtona właśnie Hamilton i James Madison mówili o tym, że partie polityczne są złe i niepotrzebne dla systemu politycznego. Po prostu system partyjny prowadzi do różnych patologii, do wykorzystywania stanowisk i władzy, do realizowania jakichś własnych, osobistych czy grupowych interesów, a nie przysługuje się rozwojowi państwa. Kiedy po tych dwóch swoich kadencjach Waszyngton wyprowadził się z Białego Domu, no to natychmiast panowie zmienili front i zaczęli zakładać partię. Hamilton, on założył partię federalistyczną. On właśnie opowiadał się za silną władzą, scentralizowaną przede wszystkim, że Stany Zjednoczone mają być państwem silnie scentralizowanym, z silną władzą centralną, gdzie Stany miałyby niewielkie kompetencje, co jest bardzo ważne. Jakby w opozycji do niego właśnie pojawił się jakby ten pretendent, tak? Czyli Thomas Jefferson. On właśnie w ramach tej partii demokratyczno-republikańskiej proponował coś zupełnie innego. On proponował, no dziś byśmy to nazwali państwem minimum. To znaczy on proponował kompletne przeciwieństwo tego, o czym Hamilton mówił, czyli mniej kompetencji dla władzy centralnej, więcej władzy dla władz stanowych, ale także szereg różnych
postulatów ekonomicznych, to znaczy Jefferson wychodził z takiego założenia, że trzeba uważać, trzeba pilnować bankierów, banków, ponieważ oni działają jakby na korzyść swoją, a nie na korzyść obywateli, jakby to już było, co będzie się później też pojawiać, jakby wracać, jak taki refren dla partii demokratycznej później. Już demokratycznej, więc to byłoby coś, co my nazywane jest pierwszym systemem partyjnym i on mniej więcej w tym kształcie będzie trwał do lat 20. XIX wieku. Więc tak by wyglądały pierwsze lata tego systemu politycznego. Mamy więc partie opowiadającą się za centralizacją, silnie bazującą na elektoracie związanym, to jest bardzo ważne, musimy też mówić o elektoratach i o skrzydłach tak naprawdę w partiach. Później to się w naszej historii okaże bardzo ważne, że dużo bardziej ważne są skrzydła w partiach niż same partie. Otóż Federaliści Hamiltona to partia przemawiająca do przemysłowców, do osób właśnie związanych z handlem, ale także osób, które, także ludzi, którzy uważają, że Stany Zjednoczone powinny utrzymywać relacje, bliskie relacje z Wielką Brytanią. Z kolei tą partię demokratyczno-republikańską moglibyśmy nazwać partią agrarną tak naprawdę. Ona przemawiała do osób związanych no właśnie z ziemią, tak? Z pracą na roli, z plantacjami, ale także nieprzychylnych Wielkiej Brytanii, więc ten podział jakby jest na tym etapie dosyć klarowny i można bardzo łatwo to wszystko określić. Aczkolwiek trzeba powiedzieć, że tutaj jest taki jeden, to jest pierwszy punkt zwrotny w historii systemu politycznego, ponieważ w roku 1812 rozpoczyna się wojna brytyjsko-amerykańska i jak łatwo już się na tym etapie domyślić, tak naprawdę przebieg tej wojny, fakt, że ona w ogóle ma miejsce, ona jakby wytrąca jeden z argumentów partii federalistycznej, tym ludziom Hamiltona, ponieważ oni opowiadali się za dobrymi relacjami z Brytyjczykami, a tymczasem oni w tamtym czasie dotarli do Waszyngtonu i spalili Biały Dom. To jest taka kolejna ciekawostka historyczna. Także wojna roku 1812 to jest tu już całkowicie na marginesie jedna z wojen, gdzie doszło do bitwy rozstrzygającej po podpisaniu traktatu pokojowego. Tutaj mówię o bitwie o Nowy Orlean, która już miała miejsce po podpisaniu traktatu pokojowego. Ale to już to już jest historia na inny raz. Więc wracając do tematu. Wojna roku 1812, ona trwała do roku 1814 i de facto jedną z partii skompromitowała po prostu. Bo przez ten jeden postulat, co rozpoczęło taki okres, który nazywa się, właśnie jest powiązany z Jamesem Monroe, który się nazywa Era of Good Feelings. Możemy przetłumaczyć na okres dobrych uczuć, serdecznych uczuć. Znaczy Monroe po prostu był przeciwnikiem podziałów partyjnych, a w tamtym czasie tak naprawdę w mocy była jedna partia, czyli to właśnie demokratyczno-republikańska. I to by był tak naprawdę, to by były tak naprawdę pierwsze trzy dekady amerykańskiej państwowości. Dlaczego Stany Zjednoczone w ogóle premiują postawienie takich specyficznych i hermetycznych systemów partyjnych, w których w zasadzie dwa ugrupowania, które się od siebie różnią, mogą tylko zdobyć większość? Ze względu na używanie jednookręgowych mandatów wyborczych i także dzięki temu, że istniał w przeszłości w Stanach Zjednoczonych taki człowiek, który był wiceprezydentem za czasów Jamesa Madisona, Elbridge Gerry.
Dlaczego o nim mówię i dlaczego mówimy o wiceprezydencie? Przecież wiceprezydenci zazwyczaj nie są jacyś znaczący, poza tym, że przewodzą Senatem. No, ale okej. Okay. Przejdźmy do tego, dlaczego on jest znany. Jerry kojarzy nam się z takim stwierdzeniem politologicznym, jakim jest gerrymandering, ze względu na to, że gerrymandering w tym wszystkim chodzi o zmienianie i manipulowanie okręgami wyborczymi w IOWA-ach, które po prostu powodują, że na przykład bierzemy sobie jeden okręg wyborczy, dzielimy go na pół, więc wtedy faktycznie byłoby na przykład podzielone na pół, czyli tak 50 na 50 głosach, ale możemy też połączyć go z drugim okręgiem i inaczej je podzielić. Na przykład jedna partia z tego okręgu zdobyłaby znacznie więcej głosów, a druga nie. I tak możemy fajnie dzielić elektoraty i możemy w zasadzie w sposób demokratyczny budować antydemokratyczny system, z którego właśnie proces wyborczy w Stanach Zjednoczonych, szczególnie czy to do Izby Reprezentantów, właśnie głównie tutaj, czy też do wyborów prezydenckich, w tym przypadku chodzi mi o system elektorski, one po prostu są często antydemokratyczne, wbrew temu, co się mówi, po prostu nie odpowiadają standardom, jakie byśmy mogli sobie określać jako Europejczycy. Jest to bardzo istotne, bo to właśnie te dwa czynniki powodują, że w Stanach Zjednoczonych w zasadzie poza dwoma głównymi partiami politycznymi, czy to jak było w historii, czy to jak jest teraz w przypadku republikanów i demokratów, nie możemy w ogóle liczyć na to, że jakaś trzecia opcja powstanie. Jak trzecia opcja powstaje, to jest naprawdę rzadkość, ale do tego przejdziemy, bo czasami tak bywało, ale to nie miało miejsca w wyborach parlamentarnych, gdzie przy tak zwanej idealnej separacji władz Stanów Zjednoczonych, gdzie trzy władze wykonawcza, ustawodawcza i sądownicza są od siebie bardzo mocno oddzielone, w zasadzie można powiedzieć taką czerwoną linią, to po prostu we władzy ustawodawczej, czyli w parlamentach, raczej nie widzimy, żeby ktoś spoza politycznego establishmentu w historii jakoś tak szeroko dochodził do władzy w którejś z dwóch izb amerykańskiego kongresu. Raczej taką trzecią postać widzimy w wyborach prezydenckich, więc ich system jest strasznie hermetyczny i właśnie powiedziałem, dlaczego tak jest. No to myślę, że możemy przejść do tematów post-Madisonowskich, można tak powiedzieć. Szymon. Tak. Tutaj tak naprawdę zaczynają się pojawiać te elementy znajome, to znaczy Partia Demokratyczna, która jest, na ile wiem, najdłużej funkcjonującą nieprzerwanie partią polityczną na świecie. Ale jak do tego doszło, jak to było? Powiedziałem, że był taki czas, który nazywamy tą epoką serdecznych uczuć. Jak wiadomo, nic dobrego nie trwa długo i zwyczajnie partia demokratyczno-republikańska, która no niepodzielnie rządziła w kongresie za czasów Johna Quincy'ego Adamsa, to są lata 1824-28, no ona się podzieliła, doszło do wewnętrznego podziału, a nie poszło tutaj o jakieś kwestie polityczne, światopoglądowe, ale o człowieka konkretnie. Przede wszystkim tutaj trzeba by było powiedzieć o Andrew Jacksonie, to też jest prezydent Stanów Zjednoczonych, on miał za sobą karierę wojskową. Historycy mówią o nim dużo i źle, ponieważ mimo, że on był różnie przedstawiany, często jako taka postać dobrotliwa, to ma on chociażby w serialu disneyowskim pod tytułem Davy Crockett, Król Pogranicza. Można film obejrzeć na Disney Plusie. On toczył wojny z rdzennymi Amerykanami, w których zasłynął dużym okrucieństwem. Tak powiedzmy, więc delikatnie mówiąc, była to postać już wówczas polaryzująca, wokół której tak naprawdę powstał podział w partii demokratyczno-republikańskiej i ci Jacksonowcy, tak, czyli osoby, które opowiadały się za Jacksonem, to właśnie oni jakby stworzyli tą partię demokratyczną. Z kolei to skrzydło
mamy skrzydła w końcu. To skrzydło bardziej umiarkowane, nie tak opowiadające się za ekspansjonizmem, które właśnie skupiło się wokół Quincy'ego Adamsa, nazwało siebie Narodowymi Republikanami. Co jest jednak ważne, to nie są ci republikanie, o których my będziemy później mówili, że to nie jest GOP, to nie jest ta partia, która ma słonia w logo jako symbol, aczkolwiek ta demokratyczna, o której mówimy, ona to już jest ta partia od osiołka. To też tą ikonografię sobie, pewnie będziemy jej używali dalej, więc to też trzeba nadmienić, tak? To osioł właśnie od Jacksona, który uważany był za postać bardzo upartą, żeby nie powiedzieć no jak osioł. Osioł to nie jest zwierzę, które się kojarzy z inteligencją i z jakąś subtelnością, więc myślę, że to, co powiedziałem wcześniej i to, że ten osioł się wziął od Andrew Jacksona, to chyba dużo o Jacksonie mówi. Tak naprawdę ta partia narodowo-republikańska, ona właściwie nie była jakimś hitem, to raczej była taka partia sezonowa, jakich my też znamy w Polsce wiele, ponieważ w przyszłości tak naprawdę opozycja do Jacksona, ona się skonsolidowała w ramach partii Whigów. Partie Whigów to były właśnie bardzo osoby opowiadające, trochę bardziej konserwatywne w swoich poglądach, aczkolwiek jednak odpowiadające temu bardziej takiemu jeffersonowskiemu rozumieniu świata. Bardziej opowiadające się też za przewagą kongresu nad prezydentem, co jest bardzo ważne. Tutaj wchodzi ten czynnik kwestii tego, czy to władza wykonawcza, czy ustawodawcza powinna być ważniejsza. I Whigowie opowiadali się właśnie za nadrzędnością kongresu, za władzą ustawodawczą jako nadrzędną. Ale także była to partia opowiadająca się za protekcjonizmem w gospodarce i za rozwojem, za modernizacją tejże gospodarki. Z kolei demokraci na tym etapie, tak jak mówiłem, nie lubili banków, bardziej stawiali na prawa stanowe, tą siłę stanów, żeby ona była większa, żeby władza centralna była słabsza, a jednocześnie, żeby to prezydent miał większą władzę nad innymi częściami jakby tej władzy wykonawczej. Co jeszcze tutaj warto wspomnieć, to też to, że chętnie na te partie głosowali, jakby to powiedzieć, zwykli ludzie. Tak prości ludzie, tak common man, to tak to się nazywało. I co ciekawe, obie te partie były raczej blisko ze sobą, może no nie współpracowały, nie o to mi chodzi, tylko że różnice w głosach, w wyborach, szczerze mówiąc, wcale nie były takie duże przez lata 30, 40 tego XIX stulecia, aczkolwiek musiał przyjść ten czas zmian, czas wyborów, chciałoby się powiedzieć, ale tak, właściwie możemy powiedzieć czas wyborów, ponieważ lata 50., XIX wiek w Stanach Zjednoczonych to jest czas rozwoju terytorialnego, który przyspieszał debatę nad niewolnictwem tak naprawdę. Ponieważ było tak, że jeśli dołączał do Unii jakiś stan, albo musiało być w nim legalne niewolnictwo, albo nie. Tak musiało być po prostu i jeśli przyłączało na przykład dwa stany, no to jeden oczywiście był niewolniczy, drugi nie. Rosło właśnie napięcie nad tą kwestią, czy
należy zdelegalizować niewolnictwo, czy należy je utrzymywać. Naturalnie rolnicze południe, gdzie były te plantacje bawełny, no naturalnie żyło jakby z produkcji bawełny, więc żeby nie wchodzić tutaj w szczegóły dotyczące już tam typowo oceny czy stron w wojnie secesyjnej, no to trzeba powiedzieć, że północ, która była bardziej zindustrializowana, opowiadała się za zniesieniem niewolnictwa, południe, które bardziej polegało właśnie na tej pracy niewolniczej, opowiadało się za jego utrzymaniem. I ten sam konflikt występował w partii Whigów. Tak naprawdę demokraci opowiadali się za niewolnictwem. Ale Whigowie no, dzielili się, nie mogli się tutaj zgodzić i doszło rzeczywiście do rozłamu na Whigów północnych i Whigów południowych, ale partia de facto straciła na znaczeniu, rozsypując się na różne formacje, takich jak na przykład partia Nic Nie Wiedzących, która była partią skrajnie rasistowską, ale też partia ta opowiadała się za, była przeciwna na przykład katolikom, imigrantom z Europy, różnym mniejszościom narodowościowym czy też wyznaniowym. To była taka bardziej nacjonalistyczna formacja. I w tamtym czasie właśnie też narodziła się partia republikańska, już ta partia republikańska GOP, która jawnie opowiadała się za zniesieniem niewolnictwa. Największym takim sukcesem w tamtym czasie tej partii było wystawienie kandydata na prezydenta, który wybory wygrał w roku 1860 i tym człowiekiem był Abraham Lincoln. I tutaj nie jest mem, to nie jest obrazek internetowy, jak z tym Einsteinem w autobusie, co zaczął klaskać. No tak, naprawdę, chodzi mi o Abrahama Lincolna. Tym człowiekiem był Abraham Lincoln, który człowiek wielu talentów. Gdyby urodził się dziś, to prawdopodobnie byłby gwiazdą WWE albo kimś w tym rodzaju. Ale urodził się w wieku XIX i został prezydentem Stanów Zjednoczonych. To niejako kończy ten tak zwany okres drugi partyjny, aczkolwiek w tym momencie my się trochę przestaniemy trzymać tego podziału nauk o polityce amerykańskich i omówię jeszcze tylko krótko, jakie były postulaty tej partii republikańskiej na początku. To była partia, która właśnie też, jak ci Whigowie przed rozpadem, opowiadali się za właśnie modernizacją i dynamicznym rozwojem gospodarki. Przede wszystkim takim dużym takim postulatem tej partii, trochę powtarzanym do znudzenia, była budowa kolei. Republikanie uważali, że połączenie jakby Stanów ze sobą za pomocą kolei żelaznej to jest kluczowe po prostu. To musi się stać, zwłaszcza, że państwo jest obszarowo tak duże, że to będzie praktyczne, to jest po prostu być albo nie być dla tego kraju. Także to była partia, to już się uwidoczniło bardziej po wojnie secesyjnej, to była partia dużego interesu, to znaczy dużych właśnie przemysłowców, tych milionerów, którzy właśnie w drugiej połowie XIX wieku będą tworzyć swoje fortuny, a jednocześnie też ludzi tak zwanych fachowców, czyli nie wiem, pracowników fabrycznych, właścicieli tak zwanych small businessów, pracowników tychże small biznesów, to byli właśnie wyborcy partii republikańskiej. Szczerze mówiąc, jak o tym myślę, to się jakoś bardzo, ta jedna rzecz się akurat nie zmieniła. Wydaje mi się, że dzisiaj też na republikanów głosuje small business, nie? Drobni przedsiębiorcy lubią republikanów. Tak. I to tak naprawdę, i dzisiaj też ludzie pracy tak zwani też, wydaje mi się, bardziej niż na demokratów.
To jest taka, taka zależność. Co jeszcze można, czy coś można powiedzieć więcej o demokratach tamtego okresu? No oni tak naprawdę po wojnie secesyjnej mocno stracili na znaczeniu, bardziej oni bardziej wycofali się do tego głębokiego południa, do tych stanów, Louisiana, Alabama, Floryda, Texas i kilka innych. I tutaj też trzeba powiedzieć, że no, wojna secesyjna tak naprawdę zakończyła się oczywiście przegraną Konfederacji Wojsk Południa, ale jednocześnie do roku 1877 trwała okupacja tego terytorium. To może jest bardzo, to jest, wydaje mi się, bardzo mało znany fakt u nas w Polsce, ale tak, Stany Północne okupowały Stany Południowe. Do tego ten okres powojenny to też jest okres jakby przyjmowania praw mocno rasistowskich na południu, tak zwanych Jim Crow Acts, czyli praw, które de facto wprowadzały segregację rasową, dalsze podziały i jakby taki systemowy rasizm w Stanach Zjednoczonych. Stąd też, kiedy już mówimy o o właśnie społeczności czarnoskórej w Stanach Zjednoczonych, to tutaj trzeba powiedzieć, że oni głosowali nie na demokratów, a na republikanów. Z oczywistych względów republikanie jakby znieśli niewolnictwo, więc na nich jakby ten sentyment był oczywiście po tej stronie. Głosujesz na tego, kto cię reprezentuje. Dokładnie tak, dokładnie tak. A demokraci nie mieli absolutnie żadnego interesu w rezygnowaniu z tego rasizmu. Tak, wydaje mi się, że ten okres po wojnie secesyjnej to jest tak naprawdę to i możemy przejść do tych czasów takich końcówka tego stulecia XIX, ten okres tak zwany pozłacany w amerykańskiej historiografii, ta era progresywna, jak zwał. To jest po prostu też moment takiej gigantycznej migracji do Stanów Zjednoczonych. To jest czas, w którym jak sobie każdy by chciał sprawdzić, to polecam, skąd pochodzi masa ludzi w danych stanach, głównie z East Coastu amerykańskiego. Czy to Włosi, czy to Hiszpanie, czy to mieszkańcy Skandynawii, Niemcy, Irlandczycy, Holendrzy. Polacy też. Polacy, dosłownie wszyscy. I to jest okres, w którym Stany Zjednoczone stają się potęgą na świecie, faktycznie. Mm-hmm. Ten przełom XIX-XX wiek. Stąd też dlatego jest to bardzo istotne dla Stanów Zjednoczonych. To od tego momentu Stany Zjednoczone stają się jednym z najważniejszych państw świata, pomimo że były izolowane od reszty świata, co by nie mówić. W trakcie chociażby francuskiej interwencji w Meksyku graniczącym ze Stanami, Stany nie miały totalnie nic do pogadania. Ale już w przeszłości, kiedy Stany wróciły do siebie po wojnie secesyjnej, to w zasadzie w Amerykach poza Stanami nie było państwa silnego, jakiegokolwiek, które mogłoby tam cokolwiek znaczyć. Stąd też przechodzimy do tego okresu i tutaj oczywiście byli niektórzy prezydenci, były niektóre słabe rządy w Stanach Zjednoczonych, ale zarazem mamy takich przełomowych republikanów na tym przełomie. Tutaj chodzi mi o prezydenta McKinleya i jednego z ulubionych prezydentów Szymona, czyli Theodora Roosevelta. O Theodorze Roosevelcie mogę cały dzień. Aczkolwiek jeśli możesz o McKinleyu, to ja więcej o Roosevelcie. Okej, pewnie. Ogólnie z McKinleyem jest dosyć taka śmieszna sytuacja, bo zrobiła go osoba o polskim nazwisku, więc też jest to jeden z tych zabitych prezydentów Stanów Zjednoczonych. Jego polityka to był taki, można powiedzieć, dziwny protekcjonizm połączony z liberalizmem. Coś jakbyście sobie, nie wiem, połączyli kilka doktryn gospodarczych ze sobą i wrzucili je we wszystko. Poza tym
Jeśli chodzi o takich ekspansjonistów, to McKinley był jednym z największych ekspansjonistów w ogóle w całości Stanów Zjednoczonych, jeśli by tak w ogóle można powiedzieć. To jest koleś, który prowadził wojnę z Hiszpanami i w tym czasie zdobył wszystkie posiadłości hiszpańskie na Karaibach i Filipinach. Więc to też w ogóle mówi o tym, kim on był, bardzo dużo. Robił to oczywiście w trakcie II wojny burskiej, przez co Wielka Brytania nie miała totalnie nic do pogadania, bo, do powiedzenia, no bo cóż, ale to jakoś nie przeszkadzało prowadzeniu takiej ekspansywnej i dosyć agresywnej polityki zagranicznej. Co jeszcze jest warte powiedzenia? McKinley to jest osoba, która rządziła twardą ręką, to trzeba zdecydowanie powiedzieć, i jest w dużej mierze uznawany za takiego protoplastę, jeśli by tak można powiedzieć, sukcesu gospodarczego Stanów Zjednoczonych przełomu XIX i XX wieku. Dlaczego? Był, tak jak powiedziałem, jednocześnie liberałem i protekcjonistą we wszystkim. Łączył ze sobą różne doktryny gospodarcze. Właśnie jego czas ja bym określił jako ekspansjonizm i gospodarkę. Była to postać, która nie bała się podnosić ceł na europejskie towary i na meksykańskie, żeby nie zalewały rynku, albo żeby po prostu prowadzić politykę protekcjonistyczną wobec też innych państw. Nie bał się w ogóle tego robić. Oparł dolara po raz kolejny na standardzie złota i okazało się, że Stany Zjednoczone za jego kadencji wykupywały masę złota i dzięki temu budowały sobie gigantyczne rezerwy walutowe, budowały sobie swoją potęgę gospodarczą i według niektórych danych już w zasadzie wtedy były bliskie do dogonienia Wielkiej Brytanii, która posiadała Kanadę, Australię, Indie, połowę Afryki, więc w ogóle mówimy tutaj o zupełnie innym graczu na arenie międzynarodowej, której właśnie McKinley jest takim, powiedziałbym, współczesnym twórcą, jako właśnie jego twórca potęgi gospodarczej Stanów Zjednoczonych. To jest w ogóle koleś, który był też mocno związany z wielkim biznesem, co ciekawe też z małym biznesem. Za jego czasów w Stanach Zjednoczonych pozwolono między innymi na drobne działalności związkowe, więc można powiedzieć, że jeśli chodzi o prawa pracownicze, to w porównaniu do reszty prezydentów Stanów Zjednoczonych z tamtego okresu, nie licząc Roosevelta oczywiście, mam na myśli Teddy'ego, to był on tym takim najbardziej prozwiązkowym, zarazem mocno wspierał przedsiębiorców. Można powiedzieć, że był takim jednoczycielem narodu i trudno powiedzieć, co by się stało, gdyby nie został zabity dosłownie w tym 1901 roku. Naprawdę, trudno jest powiedzieć, co mogłoby się wówczas stać. Czy na pewno Teddy Roosevelt zostałby prezydentem? Trudno powiedzieć. McKinley był bardzo lubiany przez społeczeństwo. Właśnie głównie przez to, jaką politykę prowadził i do jakiego bogactwa doprowadził w przeciągu swoich 4 lat całe Stany Zjednoczone. I tu ja właśnie powiedziałbym, że mi się wydaje, że Theodore Roosevelt był przedłużeniem McKinley'a, bo on też był bardzo, no właśnie, prozwiązkowy, był jakby człowiekiem dialogu, ponieważ no właśnie, ten okres to jest jakby apogeum tego wczesnego kapitalizmu, tego drapieżnego kapitalizmu. I właśnie McKinley i Roosevelt, jakby Roosevelt też jest bardzo znany z tego, chociaż bardziej jest chyba znany tylko z polowania na słonie w Afryce i uprawiania boksu w Białym Domu. Ale też jest znany właśnie z tego, że bardzo mocno jakby obstawał przy tych prawach pracowniczych, przy też kwestiach takich jak kwestia związana z produkcją, bo okres ten to jest tak, że w tamtym czasie ukazała się powieść Arthura Sinclaira pod tytułem The Jungle, dżungla, możemy tak przetłumaczyć. W Polsce ona się ukazała pod tytułem Grzęzawisko. Ta powieść opowiada o, jakby o trudach pracy, o tym, w jakich warunkach pracują imigranci i jak trudne jest tak naprawdę życie fabrykanta
w tej dwudziestowiecznej Ameryce. I tam były bardzo takie plastyczne opisy tego, jak wygląda między innymi produkcja żywności. I książka była napisana po to, żeby rozpocząć jakby debatę nad bytem tego ludu pracującego, ale rozpoczęła ona debatę na temat jakości żywności. I jednym z takich ważnych elementów prezydentury Theodora Roosevelta to jest no właśnie kwestia jakości żywności. Zostały przyjęte prawa skupiające się na kontroli tego, w jakich warunkach jest produkowana żywność, przechowywana, czy ona jest dość zdrowa. Jednocześnie Roosevelt był też osobą, której bardzo bliskie sercu piękno przyrody. I nie chodzi mi tutaj, że nie wiem, on był znany z tego, że wyjeżdżał na jakieś wycieczki. Nie. Theodore Roosevelt to jest człowiek, dzięki któremu mamy parki narodowe w Stanach Zjednoczonych, co jest godne pochwały. Do tego Theodore Roosevelt to jest też człowiek jakby o dwóch twarzach, bo mówimy, że on, tutaj mówię, że on był taki bardzo właściwie na lewo, bo prawa pracownicze, ochrona środowiska, to są wszystko takie rzeczy, które będą kojarzone z demokratami jeszcze za kilka dekad. A tymczasem on był imperialistą. Wydaje mi się, że nie był tak imperialistyczny jak McKinley, który tutaj warto dodać, on podjął decyzję o budowie kanału panamskiego, ale Roosevelt ten kanał wybudował. Tutaj jeszcze o McKinley'u, bo wspomniałeś, Oskar, o wojnie na Filipinach. Ta wojna była tak straszna, że podobno Roosevelt jakby ostudził swój imperializm, jakby jego imperializm trochę osłabł, kiedy dowiadywał się o okropieństwach, do jakich dochodziło na Filipinach. W ogóle to też jest dobry materiał na jakąś inną rozmowę, ten imperializm amerykański, czy nawet sama wojna filipińska. Ale wracając do tych kwestii związanych z systemem partyjnym, no właśnie. Partia Republikańska tamtego czasu to jest właśnie, to są te kwestie gospodarcze, kwestia bytu pracowników, a z drugiej strony budowa potęgi Stanów Zjednoczonych na świecie, tak? To jest połączenie takiego silnego państwa za granicą, tej takiej dyplomacji. Zresztą to Roosevelt mówił, tak? To jest dyplomacja takiego twardego kija, że trzeba w dyplomacji używać ładnych słów, a w ręku trzymać twardy kij. To jest to, co Roosevelt kultywował. Tutaj, no cóż, to ciężko mówić, czy to jest. Szybko się tu wspierać, czy to jest dobre, czy złe. No to jest, wraca to tak zwane wykorzystywanie sojuszników przez Stany Zjednoczone. Ale jednocześnie Republikanie to jest właśnie taki rozwój państwa, miejsca pracy i wszystko, co można jakby powiedzieć, takie ładne, okrągłe słowa związane z działaniem tego państwa. Ale co u demokratów? Myślę, że tutaj jest pewna postać związana z partią demokratyczną, która kojarzy się w Polsce bardzo dobrze. Jest sprzedawana bardzo dobrze jako osoba, której bliski był, której sercu bliski był problem polskiego, sytuacji Polaków w czasie zaborów, osoba, której bliski był pokój na świecie, a jednocześnie jest to osoba, no która, no cóż, no tutaj jest taki termin naukowy, brzmi on kanalia. Mówię tutaj o
Tomasie Woodrowie Wilsonie. I czemu ja tak mówię brzydko o Woodrowie Wilsonie, który przecież przyczynił się jakby dla niego jednym z warunków pokoju po I wojnie światowej to było właśnie niepodległe państwo polskie z dostępem do morza. O co tutaj chodzi? To będzie taka, Wilson to jest taka pigułka tej polityki demokratów tamtych czasów. Mówiłem, że demokraci no, nie byli zbyt popularni wśród mniejszości i przede wszystkim tej mniejszości czarnoskórej. Nie powiedziałem o tym, o pewnym elemencie historii Stanów Zjednoczonych, który jest związany z wojną secesyjną, a jest nim Ku Klux Klan, czyli organizacja terrorystyczna, która działała na południu Stanów i jej działalność polegała na szykanowaniu czarnoskórych, często dochodziło do morderstw, podpaleń i innych jakby aktów zastraszania, niszczenia mienia i tak dalej. Generalnie klan bardzo dobrze się trzymał w XIX wieku, ale jego znaczenie, potęga słabła. Żeby klan odrodził się właśnie w drugiej dekadzie XX wieku, między innymi za sprawą Wilsona, który zanim został prezydentem, był naukowcem, był historykiem, który zajmował się właśnie historią z jego perspektywy najnowszą Stanów Zjednoczonych, południa, gdzie w swoich pracach naukowych on pisał bardzo przychylnie o Ku Klux Klanie, że była to organizacja potrzebna, która zajmowała się weteranami, rodzinami poległych w wojnie secesyjnej, no ale po stronie konfederatów. Cytaty z książek Wilsona zostały użyte w filmie gloryfikującym skonfederowane Stany Zjednoczone Ameryki. Ten film nazywa się Narodziny Narodu. Ja nie wiem, czy on nie jest już w domenie publicznej, więc i nie jest on, w takim razie byłby on dostępny na YouTubie i z odważniejszych, zainteresowanych tematem czy fanów starego kina zachęcam do sprawdzenia. No jest to obraz propagandowy, jakich mało. Wydaje mi się, że tylko jakieś obrazy z okresu głębokiego stalinizmu mogą jakby się równać z Narodzinami Narodu. Film ten przedstawiał właśnie genezę Ku Klux Klanu i przedstawiał samych członków tej organizacji jako osoby szlachetne, warte naśladowania. I film ten doprowadził do eksplozji. W latach 20. Aż do lat późnych 50., wczesnych 60. Ku Klux Klan był niesamowicie popularny. Należało do niego wielu Amerykanów. Z tamtego okresu pochodzi wiele fotografii, na przykład pochodów w samym Waszyngtonie. I ja też w weekend w ogóle dowiedziałem się, że w połowie lat 20. Bodajże w Kansas chyba to szło, Ku Klux Klan, żeby ocieplić swój wizerunek, bo ludzie mówili, że Ku Klux Klan jest organizacją rasistowską. I żeby ocieplić swój wizerunek, Ku Klux Klan zorganizował mecz bejsbola, którym stanął naprzeciw no właśnie drużynie czarnoskórych bejsbolistów. Przegrał naturalnie. Woodrow Wilson jakby no właśnie jest taką pigułką tych demokratów tamtego czasu. Z jednej strony oni byli w kwestiach socjalnych bardzo rasistowscy, z drugiej gdzieś tam rodziła się taka chęć budowy tej Ameryki bardziej zaangażowanej w sprawy świata, nie tylko w zachodnią hemisferę, ale no była to taka przerwa, nadal jakby na znaczeniu, duże znaczenie miała partia republikańska, która była kojarzona z dobrobytem, z taką inkluzywnością. Było to po prostu stowarzyszenie. Była to po prostu formacja bardzo popularna, lubiana. I tak było tak naprawdę do czasów wielkiego kryzysu.
który to miał miejsce właśnie za czasów prezydenta republikanina, prezydenta Hoovera. Hoover to była osoba, no, która z jednej strony miała wielki talent, miała wiele talentów. Na przykład on skończył studia związane z geologią, z kopalniami, więc tak naprawdę bardzo szybko się dorobił potężnych pieniędzy, które w pewnym momencie po prostu zaczął rozdawać. To znaczy zajął się filantropią i w czasie I wojny światowej Herbert Hoover zasłynął jako wielki filantrop, osoba, która potrafi załatwić ogromną pomoc humanitarną. Co więcej, była to taka pomoc ponad podziałami. On uważał, że człowiek to człowiek, bez względu na to, czy on jest w państwie takim jak Rosja Radziecka, czy to są Niemcy, czy to jest Francja, cokolwiek. Później on też znalazł swoje miejsce w administracjach republikańskich, tak? Między tym 1918 a 1928 rokiem, kiedy to został wybrany na prezydenta i okazało się, że on się kompletnie nie sprawdza w tej roli. Więc jest to taka osoba dosyć pokrzywdzona. Uważam Herberta Hoovera za jedną z lepszych postaci, jeśli nie najlepszych postaci w historii Stanów Zjednoczonych, ale jednocześnie muszę powiedzieć, że to jest jeden z najgorszych prezydentów, ponieważ wszystko, co on robił, tak naprawdę pogłębiało ten kryzys i jednocześnie zrażało do siebie partię republikańską. W tym czasie z kolei demokraci jakby zreorganizowali się. Oni z takiej partii agrarnej, partii izolacjonistycznej stali się partią opowiadającą się za interwencjonizmem, za wspieraniem gospodarki przez państwo. Jakby uosobieniem tej demokratycznej popularności właśnie związanej z tymi śmiałymi, ale dobrymi decyzjami jest Franklin Delano Roosevelt, którego też już lepiej znamy z lekcji historii jako właśnie osobę, która tym swoim New Dealem, tym nowym ładem pozwoliła Stanom Zjednoczonym wyjść z tego wielkiego kryzysu. No tutaj to były roboty społeczne, to były właśnie te takie koncepty. To znaczy tutaj już używając tej nomenklatury takiej właśnie związanej z naukami o polityce, tak naprawdę w partii demokratycznej wzrastało znaczenie liberałów, liberalizmu w tamtym czasie. Z kolei partia demokratyczna stawała się bardziej konserwatywna w tamtym okresie przedwojennym, no i właśnie w okresie II wojny światowej. Wtedy na partię demokratyczną głosowali no właśnie ludzie pracy, czyli zmieniło się to. Partia demokratyczna stała się partią pracowników, imigrantów, mniejszości wszelkich. Więc mamy to, o czym mówiłem, aczkolwiek jeszcze trochę wcześniej mówić o tych mniejszościach, tak naprawdę byśmy mogli przejść, wydaje mi się, do lat tych powojennych już, gdzie mamy Harry'ego Trumana, mamy Dwighta Eisenhowera. Właśnie, to jest ciekawa rzecz, że w tamtym czasie partie demokratyczne i republikańskie mimo wszystko były tak bardzo blisko siebie, że kiedy Dwight Eisenhower, tutaj trzeba powiedzieć generał, bohater II wojny światowej, bohater narodowy Amerykanów, kiedy on zaczął myśleć o karierze politycznej, on musiał wybierać między partią demokratyczną a republikańską, bo partie te były tak zbliżone, a on sam miał tak wyważone poglądy, że tak naprawdę mógł kandydować z ramienia obu tych partii. Ostatecznie wybrał republikanów, niejako budując taki, w tamtym okresie taki
obraz tych partii, jeśli chodzi o politykę zagraniczną, że demokraci to są właśnie politycy mocno zaangażowani w politykę zagraniczną, gdzie republikanie są bardziej zajęci sprawami wewnętrznymi. I ta kwestia się mniej więcej utrzymywała, chociaż sam Eisenhower raczej wolał działać w takich sposób bardziej skryty może, ponieważ faktycznie jedna z pierwszych jego decyzji, a także taki najważniejszy temat jego kampanii wyborczej z 1952 roku to była wojna w Korei. On po prostu się wycofał. Wycofał się z tej wojny i jednocześnie za czasów Eisenhowera Stany Zjednoczone zaangażowały się mocno w politykę wewnętrzną Iranu, przywracając szacha Iranu, który był bardzo niepopularny, ale był bardzo proamerykański, tak naprawdę kładąc fundament pod późniejszą irańską rewolucję w latach 70., w 50. latach. Tak mniej więcej działa polityka, że jeśli robimy coś dzisiaj, to bardzo możliwe, że efekty tego będziemy widzieli za 20-30 lat i może się okazać, że te efekty wcale nie są przyjemne ani dla nas, ani dla innych. To tak na marginesie. Wydaje mi się, że tutaj, Oskar, zbliżamy się do takiego naprawdę punktu przełomu dla amerykańskiej polityki, którym są lata 60. i też jeden... Nixona? Proszę? Masz na myśli Nixona? I jeszcze Kennedy. Nie. Tak, Kennedy, ale Nixon. jeszcze nie Nixon. Chodzi mi tutaj o właśnie Johna F. Kennedy'ego, który właśnie był demokratą, ale jednym z najważniejszych jego postulatów było zniesienie segregacji rasowej. To był taki demokrata, no właśnie z tego Northeast, czyli z tego obszaru takiego kojarzonego bardziej z liberalizmem, z tym liberalnym podejściem, tam przecież jest Nowy Jork i tak dalej. I to też jest okres takiej przemiany, bo właśnie Kennedy był w stanie zachęcić do siebie osoby konserwatywne. Z drugiej strony on sam był katolikiem, więc przyciągał mniejszości, także rasowe, a do tego osoby młode, bo sam miał około 40 lat, kiedy kandydował, więc był on na tle, na przykład no, chociażby powiedzmy Eisenhowera, Trumana, on był młodą osobą, młodym politykiem, który był bardzo popularny. No ale niestety wiemy, że Kennedy został zamordowany, nie wiemy jak potoczyłaby się historia Stanów, gdyby żył, bo tak naprawdę no, został mu jeszcze rok rządów. Prawdopodobnie mógłby liczyć na reelekcję, wydaje mi się, że on był tak popularny, ale jakby po nim... Tak, tutaj na pewno Johnson nie zostałby, Lyndon Johnson nie zostałby prezydentem Stanów Zjednoczonych, ale został i zaangażował Stany Zjednoczone w wojnę w Wietnamie. I to jest ruch, który wydaje mi się tak naprawdę rozpoczął takie domino wydarzeń, których pokłosie oglądamy do dzisiaj. Ponieważ po pierwsze w ten sposób Johnson kompletnie wyalienował osoby, które głosowały na Kennedy'ego, głosowały na demokratów też w wyborach do kongresu, które były przeciwko wojnie i były to właśnie osoby młode. Słuchacze wiedzą lub nie, tamten okres to są protesty na uniwersytetach, gdzie ta wykształcona młodzież, która miała poglądy antywojenne, protestowała przeciwko wojnie w Wietnamie. To była kompletnie niepopularna decyzja, żeby się angażować w tę wojnę.
jednocześnie, co robili republikanie w tamtym czasie. Republikanie naturalnie nie byli w ogóle zainteresowani tą wojną, więc osoby studiujące, uczące się, osoby z wyższym wykształceniem, które wbrew pozorom, kiedyś czytałem takie dane z epoki, robione takie sondaże, że tak naprawdę społeczeństwo dzieliło się mniej więcej po połowie. To nie było tak, że tylko wykształceni nie popierali wojny w Wietnamie albo jakoś inaczej. To dzieliło się mniej więcej, podział szedł mniej więcej po równo, ale właśnie osoby młode no naturalnie głosowały za tymi, którzy obiecywali zakończenie wojny. Jednocześnie okres ten dla partii republikańskiej to jest tak zwana operacja Dixie, albo to jest generalnie taki pomysł, żeby zbudować bazę wyborców na południu Stanów Zjednoczonych. Tutaj to trochę zakrawa dzisiaj na absurd, że republikanie muszą się zastanowić, jak zbudować bazę jakąś wyborczą na południu Stanów. A jednak, tutaj dwie ważne postaci, które będą istotne, to są, pierwsza to jest Richard Nixon, naturalnie wiceprezydent ze czasów Eisenhowera, późniejszy prezydent w latach 70. Tutaj więcej nie trzeba chyba mówić, tu każdy kojarzy. A druga postać to jest działacz partii republikańskiej Barry Goldwater. Barry Goldwater to też jest ważna persona, ona się pojawi jeszcze w tej historii, przynajmniej raz. Oni mieli taki pomysł, żeby nie starać się aż tak o głosy mniejszości, o głosy Afroamerykanów, jakby wzięto je za pewnik. Nadal wierzono w te kwestie zniesienia niewolnictwa, że ona jest tak ważna po latach dla Amerykanów, dla Afroamerykanów, że tutaj nie trzeba się starać, ale skierowano taki przekaz w stronę mieszkańców takiego tak zwanego głębokiego południa, która opowiadała się za demokratami mimo wszystko, ale przez Kennedy'ego jakby została wyalienowana. Oni nie rozumieli Kennedy'ego, jakim cudem demokrata, na którego też głosowali, on zdecydował się na jakby przyjmowanie praw, a później jeszcze Johnson, na przyjmowanie praw, które znosiłyby segregację rasową. Republikanie nie wprost mówili, jakby unikali tego tematu, raczej skupiali się na tym, że na innych postulatach, które mogłyby zachęcić wyborców z południa, na przykład właśnie kwestia państwa minimum, o której mówimy praktycznie od początku. To było coś, co bardzo zaczęło interesować i rzeczywiście od tamtego okresu, od lat 60. XX wieku, no do powiedzmy lat 80. tak naprawdę trwał ten proces, powiedzmy, republikanizacji południa, włącznie z Teksasem, bo przecież Lyndon Johnson był prezydentem właśnie z Teksasu, demokrata z Teksasu. No właśnie. I to był taki okres przemian, który sprawił, że demokraci trochę wypadli z łask, ale republikanie też mieli wypaść z łask, ponieważ ujawniona została afera Watergate, która skompromitowała praktycznie całe państwo amerykańskie, cały aparat, jakby ten establishment Nixona, później Geralda Forda, który jest tak, no powiedzmy to sobie szczerze, tak bezpłciową postacią, że jedyne, co o nim jestem w stanie powiedzieć, to, że pierwsze, co zrobił jako prezydent, to ułaskawił Nixona, a druga rzecz była taka, że nie wiedział, że istnieje coś takiego jak blok wschodni. To znaczy myślał, że państwa takie jak PRL, Czechosłowacja czy Węgry funkcjonują jako niezależne od Związku Radzieckiego organy i mają własną politykę zagraniczną i trzymają się Związku Radzieckiego tylko dlatego, że same chcą. Więc to jest Gerald Ford.
Jimmy Carter to jest znowu osoba, której trochę się nie udało, w trochę takich przykrych okolicznościach on musiał sprawować prezydenturę, ponieważ jego przede wszystkim niejako uśmieszył kryzys właśnie w Iranie, związany z zakładnikami z ambasady USA w Iranie. Po drugie, też Stany Zjednoczone były wtedy w czasie kryzysu, jakby wywołanego między innymi szokiem naftowym, pewną recesją na całym świecie, wskutek czego on musiał, jakby partia demokratyczna traciła na znaczeniu, żeby ustąpić jakby miejsca na podium tej partii republikańskiej, która no właśnie za sprawą Barry'ego Goldwatera, o którym tutaj mówiliśmy, trochę się zmieniła, stała się bardziej, z jednej strony bardziej konserwatywna światopoglądowo, czyli już coś, co my wiemy, i z drugiej bardziej liberalna gospodarczo, czyli znów kolejna rzecz. Czyli tak naprawdę mamy dwie składowe, z której znany jest Ronald Reagan, późniejszy prezydent, przyjaciel Goldwatera, aczkolwiek tutaj muszę wskazać, że pałeczkę właśnie, jakby może nie pałeczkę została przyjęta, ale jakby Goldwater został wypchnięty zza kierownicy przez Reagana. Reagan zajął miejsce kierowcy partii republikańskiej, czyniąc z niej partię ultrakonserwatywną, bardziej nienawidzącą komunistów, czyli de facto jakby walczącą o ten wielki interes, kompletnie zapominając o pracy, o robotnikach, których właśnie przyjęli demokraci już w latach 30., 40., a jednocześnie zwracającą się do fundamentalistów religijnych. Barry Goldwater to jest interesująca postać, ponieważ on był bardzo konserwatywny, a jednocześnie on się opowiadał za tym, że religii w polityce w ogóle nie powinno być. Nie powinno tego być. Po prostu religia to nie jest rzecz, która powinna być związana z polityką. Jednocześnie Goldwater w latach 90. zaczął być coraz bardziej liberalny, co też jest ciekawe. I na przykład opowiadał się za tym, że pary jednopłciowe powinny przede wszystkim mieć prawo do ślubów, po drugie mieć prawo do adopcji dzieci, czego Reagan w życiu by nie poparł. Reagan tak naprawdę i jego administracja patrzyli, jak ludzie umierają z powodu wirusa HIV, więc tak to właśnie wyglądało. Partia republikańska była bardzo konserwatywna, antykomunistyczna w latach 80. skupiała się w kwestiach polityki zagranicznej, na walce, na wyniszczenie ze Związkiem Radzieckim. Tego tak naprawdę nie muszę tutaj wchodzić w szczegóły, jak to wygląda. Kiedy partia demokratyczna była w tej opozycji, ona nie cieszyła się taką popularnością, ale z drugiej strony następca prezydenta Reagana, czyli George Bush senior, on nie był taki popularny. I to była szansa dla demokratów, prawda, Oskar? Wykorzystał to bardzo młody polityk. Tak, piękny i młody polityk, pełen ideałów. Jego żona, która potem przegrała wybory. Ambitna kobieta. Tak, chodzi o jednego z najlepiej ocenianych przez Amerykanów prezydenta w historii. Chodzi o Billa Clintona. W tym przypadku. Jest on taką, można powiedzieć, demokratyczną perełką, jeśli chodzi o progresywistów demokratycznych. Jeśli chodzi o stwierdzenia, no to w ogóle to jest szok. On całą swoją kampanię wyborczą w 92 roku robił na... Sorry, nie w 92, tylko... Tak, w 92. W 92 roku robił ją na trzech hasłach wyborczych. Economy, you fool. Dalej było change versus more of the same change and don't forget healthcare. W skrócie. Wszystko polegało na tym, że Bill Clinton cisnął wszystko, co jest związane z gospodarką i z ekonomią.
całość polityki Billa Clintona jest określana jako trzecia droga i w zasadzie można szczerze powiedzieć, że do tej pory jest dominująca nie tylko na Zachodzie, ale i w samych Stanach Zjednoczonych. Jest to w ogóle jeden z najdłużej dominujących takich poglądów na gospodarkę, czyli ta trzecia droga clintonowska, którą zresztą Blairowi jest akurat przypisywana, ale to Clinton był także jednym z architektów. I czas rządów Billa Clintona to jest czas gigantycznego rozwoju gospodarczego Stanów Zjednoczonych. To on po raz kolejny, tak jak wcześniej McKinley, później Franklin Delano Roosevelt, to on jest właśnie tym takim trzecim, można powiedzieć, że w XX wieku prezydentem, który, no cóż, ale rozwinął Stany Zjednoczone gospodarczo najmocniej spośród pozostałych prezydentów, na równi z tamtą trójką. To on jest twórcą współczesnej potęgi Stanów Zjednoczonych, to on jest twórcą tego, że w zasadzie można powiedzieć, że połączył skrzydło liberalne z neokonserwatywnym. Liberalne przez to, że bardzo podobał im się pomysł na gospodarkę Billa Clintona, a zarazem neokonserwatywne przez to, że oczywiście chciał współpracować z Rosją, z Chinami, to jednak jeśli trzeba było coś zrobić, jak na przykład interwencję w Kosowie, to Bill Clinton to robił bez żadnego zawahania i to po prostu charakteryzowało jego prezydenturę, że był ultra bezwzględny wobec wszystkiego. Nie miał jakichkolwiek kontrkandydatów, można tak powiedzieć, podczas swojej reelekcji był bardzo popularny. Skandal obyczajowy z Moniką Lewinski w zasadzie nie wpłynął na jego w ogóle poparcie w sondażach, to też trzeba sobie powiedzieć. Oczywiście była próba impeachmentu, ale zmierzchła na niczym, głównie przez to, że już wówczas, w czasach postreganowskich, postzimnowojennych, Stany Zjednoczone były skrajnie podzielone politycznie, jeśli chodzi o polaryzację społeczną. To jest bardzo istotne, bo w tym momencie dwie największe partie polityczne już nie są do siebie tak podobne, jak to było jeszcze w latach 60., czy to częściowo jeszcze w latach 70., to tutaj od Ronalda Reagana mamy, od jego upadku w zasadzie, trudno mówić tutaj o upadku, po prostu od końca jego prezydencji, mamy moment, w którym Stany Zjednoczone są skrajnie podzielone, bo nie ma wspólnego wroga. I w tym przypadku społeczeństwo może się podzielić. Nie ma wroga, no to się dzielimy. Upadł komunizm, no to się dzielimy. Niestety, i tak to wyglądało w Stanach Zjednoczonych. Bill Clinton łączył te takie dwa skrzydła, można powiedzieć, że dwie partie, przez to, że wyprowadził interwencjonistyczną politykę zagraniczną, co by nie mówić, to jeśli ktoś sobie może przypomnieć jego działania związane z innymi takimi wpływami zagranicznymi, to na przykład moment, w którym kończyły się czasy Borysa Jelcyna w Rosji, był wtedy wówczas największy kryzys gospodarczy w historii w ogóle całej Rosji. Wszystko było spowodowane tym, że Bill Clinton mocno postawił na wielki kapitał, który wówczas nie dość, że pomógł obniżyć ceny ropy, nie dość, że jeszcze dodatkowo wyprowadził część kapitału z Rosji, to wszystko doprowadziło do upadku rubla i w ogóle cała machina finansowa poszła i w zasadzie nawet niektóre badania wskazywały na to, że dopiero w 2018 roku Rosjanie zaczęli żyć na poziomie sprzed upadku Związku Radzieckiego. Ale to głównie przez to, co robił Bill Clinton z ich gospodarką. Minusem oczywiście Billa Clintona w polityce zagranicznej było jego sprzyjanie Chinom mocne. Tylko też, co trzeba powiedzieć, to nie było sprzyjanie Chinom takie jak za czasów Obamy, oczywiście, albo chociażby młodego Busha. To sprzyjanie Chinom było zupełnie inne. To było wprowadzanie kapitału na rynek chiński, ale zarazem ściąganie chińskich towarów z gigantycznym cłem. No, Bill Clinton wprowadził, jeśli się nie mylę, potrojone cło na chińskie towary i chińskie zabawki, więc w zasadzie on wykorzystywał swoje firmy do tego, żeby dusiły Chiny gospodarczo. Jako tako się rozwijały, ale się mocno dusiły. To dopiero XXI wiek, jego początek, jest czasem takiego gigantycznego wzrostu Chin po erze Denga Xiaopinga. Właśnie głównie przez to, że Bill Clinton bawił się w politykę celną za czasów swojej prezydentury. To też jest jeden z tych prezydentów, którzy wewnętrznie
prowadzili też politykę częściowo polaryzacyjną, ale jednak udawało mu się zdobywać sporo wyborców z tak zwanego Deep Southu. Wiadomo, nie wygrywał tych Stanów, oczywiście. Praktycznie jest to niemożliwe. Nie wiem, co musiałoby się stać, żeby jakiś demokrata nagle wygrał Deep South. Ale co trzeba powiedzieć, to jednak miał tam wyższe poparcie niż późniejsi prezydenci demokratyczni, tacy jak Obama czy Biden, albo chociażby Hillary Clinton, albo czy to Al Gore, jeśli chodzi o kandydatów, czy oczywiście John Kerry. To jednak Bill Clinton miał tam najwyższe poparcie. Do tej pory jest bardzo poważanym prezydentem, głównie przez to, że kojarzy się ludziom z gigantycznym rozwojem gospodarczym. I nawet te afery obyczajowe, jakie miał, nie powodują, że ludzie mają mu to za złe. Po prostu wiedzą, że był bardzo dobrym prezydentem, jeśli chodzi o politykę gospodarczą. A jednak Amerykanom na tym najbardziej zależy. Po prostu trzeba powiedzieć, wprowadził wielu progresywistów na rynek partii demokratycznej, można tak powiedzieć. I to dzięki niemu w przyszłości Stany Zjednoczone, w sensie partia demokratyczna, miała dosyć silne skrzydło progresywne, które wprowadziło za czasów Obamy małżeństwa jednopłciowe. To też jest ważna sprawa w tym przypadku. I tu już zakończymy sprawę związaną z chyba moim ulubionym prezydentem Stanów Zjednoczonych. I przejdźmy do czasów terroryzmu, czyli George'a Busha, młodego Busha, syna byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych, który w 2001 roku obejmuje władzę. Wiele osób było strasznie niezadowolonych z tego powodu, że doszło do jakichś nieprawidłowości w trakcie liczenia głosów na Florydzie w 2000 roku, która to wszystko spowodowało, że wiceprezydent za czasów Billa Clintona, Al Gore, przegrał wybory. Ale nie jest pewne, czy przegrał przez nieprawidłowości, jest pewne, że po prostu je przegrał. To jest rzecz oczywista. Sądy nie doszły do tego, że te nieprawidłowości były na tyle duże, aby mogły wpłynąć na wynik wyborów. Po prostu Al Gore, co trzeba powiedzieć, przegrał kampanię na Florydzie, a przez to przegrał swoją potencjalną prezydencję. To jest ważne. I George Bush wchodzi do polityki jako postać, która jest, można powiedzieć, gospodarczo odwrotnością Billa Clintona. On po prostu nie mówi o sprawach gospodarczych. On na początku chciał się zajmować jednoczeniem społeczeństwa, co, trzeba powiedzieć, nie wyszło mu w ogóle na samym początku. Ale potem społeczeństwo zjednoczyło jeden fakt. 11 września 2001 roku. Ta data wpłynęła na to, że Stany Zjednoczone, można powiedzieć, rozkwitły w tym sensie, że znalazły sobie nowego wroga. Tym nowym wrogiem stali się terroryści, a dokładnie terroryści radykalnie islamscy, Al-Kaida i inni. To wszystko doprowadziło do kryzysu politycznego, który sprawił, że nagle ceny ropy poszybowały masakrycznie w górę i od momentu, w którym George Bush został prezydentem, na przykład zarówno Chiny, zarówno Rosja, jak i państwa arabskie rozwijały się w bardzo dynamicznym tempie, a Stany Zjednoczone w znacznie gorszym, głównie przez ceny ropy i przez politykę gospodarczą gabinetu George'a Busha. To też trzeba powiedzieć, George Bush nie przejmował się mocno sprawami społecznymi. W ogóle nie był dość popularnym prezydentem. Drugą kadencję wygrał głównie przez to, że to była jego potencjalna reelekcja, a jednak zawsze reelekcję jest łatwiej wygrać niż pierwszą kadencję. Tak zazwyczaj się przynajmniej mówi w naukach politycznych, że łatwiej wybrać, zostać wybranym drugi raz niż pierwszy. Chyba że ktoś coś naprawdę musiał mocno zepsuć. Jednak jego kontrkandydat w trakcie jego prezydentury, czyli John Kerry, nie był zbyt dobrym wyborem. Obaj byli nieprogresywni. No, trudno nazwać zarówno jednego i drugiego konserwatystą, bardziej osobami mocno nieprogresywnymi. Więc też nie mogli zdobyć dużej części wyborców, czy to z wielkich miast, czy to z takich bardziej progresywnych stanów. I wówczas także wtedy pojawiały się podziały. George Bush w ogóle na koniec swojej prezydentury miał poparcie na poziomie 15%. To jest w ogóle totalnie absurdalne. Chcesz coś dodać o Bushu?
Wydaje mi się, że tak, tutaj warto wspomnieć to, co ty mówiłeś, że społeczeństwo, które nie ma wroga, dzieli się. To trzeba powiedzieć, jakby wracając tutaj, bo trochę nam się zrobiła taka gadka, rozmowa o prezydentach amerykańskich kolejnych, a nie o tym, jak się system partyjny zmieniał, no to to, że kiedy Clinton jakby dorzucił do tego kotła przemian taki bardziej właśnie ten progresywizm u demokratów, gdzie ta partia się stawała tak naprawdę od czasów Clintona tak i aż do dziś praktycznie coraz bardziej progresywna, to skrzydło progresywne jest bardzo silne, no i też jak popatrzymy na Joe Bidena, to jest gospodarczy, to jest protekcjonista. Zniósł też te kredyty studenckie tam na jakichś warunkach konkretnych. Z kolei co u republikanów, no niestety republikanie się bardzo negatywnie przyczynili do kondycji politycznej już w latach 90., ale też za samego Busha, ponieważ tam w latach 90., 2000 bardzo ważnymi postaciami w partii republikańskiej byli Newt Gingrich i Karl Rove. Oni uważali, oni jakby są, szczególnie ten Gingrich jest twórcą takiej, jak to się mówi, republikańskiej rewolucji. Oni położyli trochę podwaliny pod ten dyskurs, jaki prowadzi dziś Donald Trump. Mianowicie oni uznali, że te normy, bo tego nie powiedzieliśmy, że mimo, że partie się różniły między sobą, to istniał pewien niepisany kodeks tego, co można, a czego nie można powiedzieć w debacie. I może fakt, że to miałaby, fakt, że w ogóle istniało nie rywalizacja, a jakaś debata. Po pierwsze, odrzucono w ogóle ideę za tych panów w ogóle jakiegoś porozumienia ponadpartyjnego. Po drugie, w retoryce odrzucono taką niepisaną zasadę, że podważa się patriotyzm przeciwnika politycznego. Tak naprawdę cała masa polityków demokratycznych, mimo że oni mogli być weteranami, był nawet przypadek, że Max Cleland, on stracił w Wietnamie trzy kończyny, a mimo to został nazwany przez republikanów zdrajcą. To jest to zakrawa na absurd. Albo, nie wiem, promowano teorie spiskowe na temat Clintona i jego żony, jakby mieli dokonywać mordów politycznych. Więc pojawiła się właśnie taka bardzo zajadła, zgryźliwa retoryka, gdzie można było nazywać przeciwników politycznych zdrajcami, antypatriotami, że nie są patriotyczni, że są oszustami, że są po prostu złymi ludźmi. Jakby ten dyskurs po prostu podgrzewano. Jednocześnie, co jest ważne i co obserwujemy też dzisiaj w partii republikańskiej, w sumie jakby za sprawą też postaci Reagana, że przyjmowano jakby do partii osoby bardziej radykalne, żeby one trochę odświeżyły partię, żeby przyciągnęły nowych wyborców, którzy opowiadają się za takimi radykalnymi poglądami, tylko że ci radykałowie przejmują partię. Czyli tak jak Reagan był, tak jak Goldwater był umiarkowanym konserwatystą na nasze warunki, tak Reagan był dużo bardziej konserwatywny niż on ostatecznie. I ci politycy republikańscy z lat 90., 2000. byli tacy jak Reagan. Parę lat temu, czyli tak ten rok 2016, no w Partii Republikańskiej pojawia się Donald Trump. Znów ten sam mechanizm. Jakby w partii znajduje się ta osoba taka bardzo kontrowersyjna, ale przyciągająca jakąś część elektoratu. Ale de facto ona nie przyciąga tego elektoratu i to skrzydło umiarkowane,
jak zwał, tak zwał, ono nie utrzymuje kontroli, ono traci kontrolę na rzecz właśnie tych radykałów, którzy przybyli. I tak na przykład właśnie to widać w dzisiejszym kongresie, że skrzydło pro-trumpowskie, ono jest bardzo radykalne, podważa jakby podważa to, że wybory z roku 2020 były w ogóle legalne, nielegalne, tylko że były uczciwie przeprowadzone. Tam gdzieś są na przykład właśnie prorosyjskie w swojej retoryce, są bardzo zradykalizowane. No właśnie to się właśnie bierze z tego, że z jednej strony Clinton prezentował taką położył podwaliny pod właśnie to pójście demokratów na lewo. Z kolei partia republikańska przez szereg osób tak naprawdę przesuwa się coraz bardziej na prawo. Więc nie tylko jakby skrystalizował się ten podział na te nasze czasy tych partii, czyli doszło do kompletnej przemiany o 180 stopni obie te partie. To znaczy partia kojarzona tak naprawdę z rasizmem, z agraryzmem, z jakimiś tam interesami takich drobnych, małych społeczności także, stała się partią wielkiego interesu, który stał się bardzo liberalny w ostatnich dekadach, partią mniejszości, partią właśnie imigrantów, a z kolei partia kojarzona z dialogiem, z prawami pracownika, z rozwojem i z modernizacją gospodarki, stała się partią ultrakonserwatywną, żeby nie powiedzieć też nacjonalistyczną, związaną właśnie z małym interesem. Obie te partie tak naprawdę zamieniły się elektoratami w przeciągu 150 lat, trochę więcej, 170 lat powiedzmy. I ten proces no, nie był procesem w 100% pozytywnym, ponieważ dochodzi do oddalania się obu tych partii. Nie mówię tutaj tylko, że republikanie, tak, czy tam partie demokratyczne, republikańskie oddalają się od siebie, ideologicznie są coraz bardziej od siebie oddalone i społeczeństwo samo się dzieli. Tutaj, no właśnie, można sobie zadawać pytanie, czy to politycy sprawiają, że społeczeństwo się dzieli, czy społeczeństwo, które dzieli się, sprawia, że to scena polityczna się od siebie oddala. To tutaj można dywagować, ale chciałbym po prostu, żeby to wybrzmiało, że no właśnie, mówiliśmy o tych erach czy systemach partyjnych w Stanach Zjednoczonych i pytanie brzmi, czy to, co mamy teraz, to jest tak naprawdę już siódmy system? Czy to jest może nadal ten czy może to jest nadal na przykład powiedzmy system szósty, który trwa od lat 80. Ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie właściwie. Ja trochę wybiegłem przed szereg i miałem powiedzieć coś o Bushu, coś o tych tamtych czasach, jak wyglądały partie polityczne w tamtym czasie, ale chyba nie masz mi za złe, że tak w taki kompleksowy sposób opowiedziałem, jak wygląda dzisiaj podział partyjny. Dziękuję. To jeszcze jak jesteśmy w dzisiejszych czasach, to chciałbym tak powiedzieć, bo ogólnie to możemy sobie tak zobaczyć, jak się dzielą dzisiejsze partie w Stanach Zjednoczonych. Oczywiście nie mówimy o jakichś partiach libertariańskich czy zielonych, no bo one mają całkowicie marginalny wpływ na politykę amerykańską, ale bardziej chodzi mi o to, żeby pokazać, jak dzielą się partie te dwie największe. I tutaj chodzi po prostu mi o to, że przez wielkość tych partii politycznych, muszą one dzielić się na frakcje wewnętrzne. Byłoby to praktycznie awykonalne, żeby utrzymywać te partie
jednak demokraci to jest partia bigtentowa, republikanie to jest, co trzeba powiedzieć, partia, która jest, co łączy konserwatyzm w zasadzie i to tyle. I one dzielą się na kilka frakcji wewnętrznych. Na przykład mamy tak zwaną w demokratach Blue Dog Coalition, która jest po prostu konserwatywnymi demokratami. Ona praktycznie jest już zmarginalizowana. Dalej mamy New Democrat. New Democrat to jest taka frakcja połączenia byłych clintonistów i zwolenników Joe Bidena, takich ściśle, a zarazem mamy też progresywistów. I progresywiści są aktualnie najsilniejszą frakcją w Partii Demokratycznej. Z kolei w republikanach mamy niektórych takich częściowo niezależnych republikanów. Zarazem mamy też taką frakcję wolnościową, która jest taką hardą skrajną prawicą. No i mamy klasycznych republikanów, którzy po prostu są tym, kim muszą być, czyli kto jest najważniejszą osobą w partii, to oni mają takie poglądy. I to w zasadzie na tym chciałbym skończyć swoją dywagację o tym. Dobrze, czy pokusimy się o jakieś podsumowanie, jakąś refleksję nad tym wszystkim, o czym mówiliśmy, bo tak naprawdę omówiliśmy no, praktycznie całą polityczną historię Stanów Zjednoczonych. No, myślę, że dosłownie wszystko. Nie, tak trudno jest mi jakkolwiek dywagować, bo mówiliśmy o tym, że społeczeństwo jest spolaryzowane i tak dalej. Ja chciałbym powiedzieć, cisnął się na usta słowa, to jest niesamowite. Jakby to jest naprawdę fascynujący temat, jak to wszystko ewoluowało, że tak naprawdę mieliśmy system, w którym co kilka dekad wymieniały się partie, żeby dojść do takiego systemu skupionego na dwóch konkretnych partiach, których nic nie jest w stanie ruszyć. A później te partie zamieniają się elektoratem w przeciągu kilkudziesięciu lat. Tylko pamiętajmy o tym, że wspaniałe. Wszystkie te... Zawsze były tylko dwie partie ważne. I to jest w tym wszystkim najważniejsze. Jeśli jedna partia upada, druga może też to zrobić. One są od siebie skrajnie uzależnione. A przez to, jakie wynikają w nich teraz różnice, to naprawdę jest ryzyko powstania jakichś wewnętrznych innych partii politycznych. Myślę, że nie będzie to podobne do jakichś takich upadków wewnętrznych partii politycznych, jak na przykład upadła historyczna prawica i lewica we Francji, albo także jak upadły historyczne prawice i lewice we Włoszech. Raczej na takie coś nie czekamy, jednak to są troszeczkę inne systemy. Ale jednak jest dosyć spore ryzyko, że czy to partia republikańska, czy to partia demokratyczna mogłyby się rozpaść. Bo co by nie mówić, ale wewnątrz tych dwóch partii te podziały są także bardzo duże. To są jednak, tak jak wspomniałem, takie partie big tentu, takie partie, które zbierają ogół poglądów, które łączy jakiś jeden cel. Problem jest taki, kiedy ten cel będzie niewystarczający. Kiedy ten główny pogląd będzie tym poglądem, który już nie jest do końca dominujący moich wszystkich, wtedy może dojść do takiego wręcz zwiększonego frakcjonizmu. A w dalszej perspektywie do upadku takiej partii politycznej, na co szczerze mówiąc nie chciałbym, żeby miało miejsca, bo stabilny system polityczny w demokratycznym państwie jest tym najlepszym, jaki jest możliwy. Tak, takie podsumowanie ode mnie. No ja mi pozostaje tylko podpisać się pod tym. Stany Zjednoczone to jest zbyt duże państwo, zbyt wiele od niego zależy, żeby ono mogło sobie pozwolić na... To jest drastyczne w sumie, że ja mówię, że państwo nie może sobie pozwolić na jakieś duże zmiany wewnętrzne, bo tak naprawdę od tego mogą zależeć losy świata. To tylko pokazuje, jaką pozycję mają Stany Zjednoczone na świecie, że one decydują o tak wielu rzeczach. Ale myślę, że na tym możemy zakończyć nasze rozważania, naszą krótką, niekrótką, ale historię systemu partyjnego Stanów Zjednoczonych. Także możemy już Was pożegnać i podziękować za odsłuchanie tego. Oczywiście dajcie feedback po tym,
po tej półtora godzinnej przygodzie. Dzięki wielkie.